Witam, pokażę jak przygotować ciastka z płatków owsianych. Do przygotowania ciastek będziemy potrzebowali 300 g płatków owsianych błyskawicznych, 125 g masła, 50 g migdałów, 125 g cukru, może być brązowy, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżeczka cynamonu, 2 żółtka, 1 białko i otarta skórka z niewielkiej cytryny oraz blender. Do pojemnika blendera wsypuję migdały oraz płatki i wszystko razem rozdrobnę. Rozdrobnione płatki oraz migdały wsypuję do miski, w której będę wyrabiała ciasto. Dodaję cukier i wszystkie składniki pozostałe. Dłonią wyrabiam ciasto. Tak długo, aż składniki ładnie się połączą. Przygotowane ciasto zawijam w folię spożywczą i wstawiam do lodówki na co najmniej 30 minut. Ze schłodzonego ciasta będę formowała ciasteczka. Najpierw dłonie nawilżam w wodzie, żeby ciasto nie kleiło się do dłoni. Odrywam kawałek ciasta i formuję kulki wielkości orzechów włoskich. Układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i delikatnie od góry spłaszczam. Układam je luźnie, żeby podczas pieczenia się nie postykały. Blachy z ciasteczkami wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę. Ciasteczka są już upieczone, piekły się około 30 minut. Piekłam w piekarniku ogrzewanym od dołu i od góry bez używania termoobiegu. Należy pamiętać, gdy układamy na blasze, żeby były układane luźno, bo podczas pieczenia się posklejają. Życzę smacznego.